UFO leci po mnie! Cześć, witajcie! Z tej strony Hubianko, a to jest kolejny odcinek z Goat Simulator. I w dzisiejszym odcinku sobie wykonamy dwa takie zadania, o których sobie pomyślałem, że fajnie byłoby wykonać. Myślę, że jak sami wiecie, tam są takie miejsca lądowania, gdzie UFO lądowało. I stwierdziłem, że to takie nie może być samo miejsce, gdzie lądowało UFO. I dowiedziałem się, że możemy po prostu polecieć w Księżyc, więc tak też się stanie w dzisiejszym odcinku. Polecimy sobie w Księżyc. Drugą rzeczą, jaką będzie, to będzie jakieś tam zadanie czy quest, coś w tym stylu. Zaraz zobaczycie ogólnie, o co mi chodzi z szatanem. Czyli 5 ludzi trzeba w krąg przenieść i zobaczymy, co się stanie. Bo ja tylko słyszałem, że coś takiego trzeba zrobić, a efektu naprawdę szczerze wam mówię, że nie znam. Zobaczmy, co nas spotka. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I czwarty. O, masakra jakaś tu. O, jest ich 5. 5 już jest. Ej. Ej, co? Co? What the fuck? What is that? Dobra, drugą rzeczą, którą chciałem zobaczyć, to jest UFO. Ej, UFO znikło. Gdzie jest moje UFO? Gdzie jest UFO? Pytam się, gdzie jest UFO. Wywalę wszystko. I znikło, znikło UFO. Dobra, teraz musi się udać. Chciałem zrespawnować grę, bo mi się zwiesiło po prostu. Znikło to UFO. Jak widzicie, już nie jesteśmy tam po prostu kozą szatańską. Okej, podejdziemy. Mamy to, mamy to. No weź to! Weźmiemy to. Czekaj, cofniemy się. Tam jest, okej, tam jest. I to znika. Mam to. Teraz się uda. Mam to. No to lecimy. Uchachani. Zobaczcie, mam UFO, jestem tutaj. Szukamy rozwiązania tego problemu. Myślę, że... O, tak. Teraz co jest? Lecimy? Powinno gdzieś być, nie? UFO! UFO! Widzę UFO! Leci po mnie! UFO leci! UFO leci po mnie! I co teraz? Co, come on? What is what? What the? Okej, okay, podskakujemy. UFO! UFO! I teraz? It's a trap. Ej, gra się aż bugła, nie? 4 FPS-y, lag. Po prostu nie, gra nie była przygotowana na to, nie? Chociaż... Jestem w kosmosie! Lecę? No chyba nic więcej już nie zrobię, bo to byłoby na tyle, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć!